Wrocławski projekt w pandemii też działał, ale w mocno ograniczonej strukturze. Teraz wszystko zaczęło funkcjonować już na 100%, z czego cieszą się i trenerzy, i uczestnicy. Jestem bardzo zadowolona, że mogliśmy już ruszyć, chętnych nie brakuje. Każdy myślę, że tęskni za normalnością, za aktywnością fizyczną i za kontaktem z innymi osobami. Seniorzy zdają sobie sprawę, że ruch w każdym wieku jest wskazany, dlatego chętnie korzystają z propozycji miasta. Ale ważny aspekt to też ten społeczny. Przede wszystkim, no właśnie mówię, tu chodzi o to towarzystwo, żeby nie siedzieć w domu samemu, żeby nie nudzić się, żeby nie myśleć o jakichś głupotach, tylko no, robić coś, spędzać miło czas, pogadać, poplotkować, pośmiać się. Nie jesteśmy jakimiś tam zawodnikami super, po prostu gramy tak dla przyjemności. Zainteresowanie treningami jest coraz większe. Każde zajęcia cieszą się coraz większą frekwencją. Wpływ na to mają m.in. postępujące szczepienia. Na zajęcia można zobaczyć coraz więcej osób. Seniorzy czują się coraz bardziej bezpiecznie, ponieważ większość z nich jest już po drugiej dawce szczepienia. Wiem, że niektóre osoby są chętne na zajęcie, tylko właśnie czekają na tą drugą dawkę. Myślę, że nas będzie jeszcze więcej w niedługim czasie. Nie każdy wie, że te zajęcia są organizowane w mieście. Tak ważne jest, by przekazywać sobie właśnie te informacje. Jest taka sytuacja, że jeżeli się tak dobrze dotrze do seniorów, to są nawet chętni, bo wiedzą, że siedzenie w domu jest jakby niekorzystne dla nich i próbują się tutaj spotykać, integrujemy się, mamy w grupie około 40 osób, w sensie klubowiczów i mam nadzieję, że z tej grupy kilka osób się tutaj zarazi tymi bólami, także liczymy na to, że tutaj będzie ta aktywność fizyczna się poprawiała. To na koniec jeszcze plan treningów dla Psiego Pola. W poniedziałki o godzinie 17.30 mamy Nordic Walking. Zbiórka jest przy klubie seniora przy ulicy Kiełczowskiej koło LZN-u. W piątki gramy w bóle na bólodromach na ulicy Inflanckiej. Psie Pole pozdrawia i zaprasza, ale w zajęcia nie tylko w tej części Wrocławia. Szczegóły dotyczące bezpłatnych treningów dla seniorów można znaleźć na stronach miasta i Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.